witam. No myślę, że na miłej, przyjemnej uroczystości 90-lecie urodzin Jurka Gruzy, którego wszyscy uwielbiali, lubili i który na pewno spogląda na nas życzliwie i cieszy się, że tylu jego przyjaciół przyszło. Usiądźmy, Jacku, bo to rzeczywiście taki wieczór, w którym łączą się dwa jubileusze. Tak, 90. urodziny Jerzego Gruzy. Ja mam w ogóle przeświadczenie, jestem tego pewna, że artyści nie odchodzą nigdy. Artyści pozostają zawsze, bo pozostają ich dzieła. Więc dzisiaj po prostu obchodzimy 90. urodziny Jurka Gruzy. Ale jest to też dokładnie 40 lat od momentu, kiedy premierę swoją miał film bardzo szczególny, Alicja, gdzie była współreżyseria Jurka Gruzy i Jacka Bromskiego. To była też ich wspólna swego rodzaju adaptacja Alicji w Krainie Czarów, wasze wspólne dialogi. Więc w drugiej części naszej rozmowy przed filmem właśnie o pracy nad tym filmem na pewno chcielibyśmy porozmawiać. A w pierwszej części oczywiście powspominać tego niezwykłego człowieka, niezwykłego artystę, bo on naprawdę był nietypowy. My rozmawiamy w kontekście filmu, w kontekście kina, ale on przecież zajmował się zarówno formami telewizyjnymi, to takimi rozrywkowymi, z ogromnym powodzeniem. Małżeństwo doskonałe i... O, poznajmy się, właśnie. No dobrze, że są ci, którzy tak dobrze to pamiętają. A potem były wspaniałe teatry telewizji, łącznie z tym znakomitym spektaklem Mieszczani Szlachcicem z Bogumiłem Kobierą w roli głównej. Były też formy takie typowo koncertowe, rozrywkowe. Wspominaliśmy z Jackiem przed chwilą Rewizor też, oczywiście, jak najbardziej. No dobrze, to jaki jeszcze spektakl? Niedobrony! Brawo, tak jest, niedobrony. Mały światek Sanny, pamiętacie? Cybulski. Szkoła Wdów też było. No, także było tego rzeczywiście sporo i to były bardzo znaczące spektakle, więc jeszcze ta rozrywka, o której mówię, czyli festiwale sopockie, które reżyserował, tam też się często spotykaliście, Jacku, więc może też, może nie filmowo, ale warto o tym wspomnieć. No i filmy, które rok 70, 1970, gdzie Jerzy Gruza debiutuje filmem Dzięcioł i to już pokazuje, że mamy do czynienia z człowiekiem, artystą bardzo niekonwencjonalnym. Zresztą Alicja jest tego również dowodem. Szanowni Państwo, każdy z Was na pewno ma dużo wspomnień związanych z Jerzym Gruzą, więc po chwili naszej rozmowy ja na pewno zaproszę też Państwa do tego, żebyście podzielili się z nami wszystkimi tym, jak go pamiętacie, jakie wspomnienia w Was zostawił. Jacku, dla Ciebie Jerzy Gruza to? No, przyjaciel przede wszystkim, się bardzo długo przyjaźnili. Zanim współpracowaliśmy, już się spotykaliśmy, przyjaźniliśmy się, zaczęła się nasza współpraca zawodowa właściwie od festiwali w Sopocie, kiedy mi zaproponował prowadzenie i takich festiwali pod rząd chyba zrobiliśmy ze 4. To były już festiwale interwizji, czyli ten festiwal w Sopocie się przekształcił w taką odpowiedź krajów socjalistycznych na Eurowizję. No dużo wspomnień, niekoniecznie nadających się do publicznego otworzenia. Jesteśmy wśród przyjaciół, więc myślę, że na dużo możemy sobie pozwolić jednak. No dobrze. No. Nie, no Jurek był wspaniałym duszą towarzystwa, no, wspaniałym przyjacielem, kompanem, no zawsze mi było wesoło, pełen anegdot i zawsze gotowy do jakichś żartów i figli, że tak powiem. No nie wiem, cała masa wspomnień mi się do głowy mi przychodzi. No, pamiętam, jak kiedyś dawno temu mieszkaliśmy w Halamie, to muzeum w Zakopanem.
i zgubiłem dowód gdzieś pod skocznią. No i co wieczór zostawialiśmy nasze żony, i szliśmy na dół do Orbisu, do murowanej piwnicy, szukać dowodu. Nie pod skocznią, bo tam ciemno było wieczorem, a jasno było na dole. I kiedyś wchodzimy do tej murowanej piwnicy i jakaś babcia góralka sprzedaje bukieciki stokrotek. I on wziął od niej jeden bukiecik, zapłacił mi i wręczył go mnie. I ona zbaraniała po prostu. Patrzy na nas, patrzy, kombinuje, co się dzieje. Ja powiem, a, bo pan Mieczysław. Bo akurat u imieniny Mieczysław. No z Jurkiem, którego też miałam przyjemność znać dobrze i muszę powiedzieć, że mnie też reżyserował na festiwalu w Sopocie. Prowadziłam sopockie festiwale i Jerzy Gruza był wtedy reżyserem. No też anegdot można przytoczyć z tamtego okresu bardzo dużo, ale z Jerzym się dosyć, muszę powiedzieć, trudno rozmawiało. Dlatego, że jakakolwiek refleksja, czy jakakolwiek wymiana zdań wywoływała u Jerzego, nie wiem, czy państwo zgodzicie, od razu jakieś wspomnienie, jakąś asocjację z jakimś innym wydarzeniem i on natychmiast przejmował inicjatywę i już była anegdota. Bo faktycznie on obserwował ludzi, on obserwował świat, obserwował zdarzenia. I wszystko, o czym z nim rozmawiałeś, przywoływało w nim coś, co on, a mówi, a to i no już. Ale wiesz, ja też to mam, to na stare lata przychodziłem i swoje sobie, co się działo i to jest ważniejsze, to co było przedtem, niż to, co jest teraz. Ale był rzeczywiście uroczy, potrafił tak opowiadać niesamowicie różne historie. Jeżeli macie jakieś, opowiadajcie, bo tu nie chcemy, na pewno macie więcej niż ja. Mnie się jedna przypomniała, ale to zostawię ją na później. Więc bardzo proszę, jeśli ktoś z państwa chce wspomnieć Jerzego, to śmiało dajcie znać. Mamy mikrofony, nawet kilka, więc można śmiało mówić. Bardzo proszę, pan Karpowicz, który jest osobą, poprosiłabym o to wspomnienie z czasów studenckich, bo pan znał Jerzego Gruzę w czasie studiów, tam się poznaliście. No, myśmy zaczynali studia, ja w 50 roku, Jurek zaczął w 51 roku. I jak Jurek przyszedł do szkoły, my byliśmy już na drugim roku studiów, dał się poznać jako osoba o cięty dowcipie. Zazdrościliśmy mu tego dowcipu, ale zazdrościliśmy mu także pięknej żony Iki. Był on jednym z nielicznych żonatych studentów Szkoły Filmowej w Łodzi. Pamiętam dwie takie rzeczy, które związane są z Jurkiem. Pierwsza rzecz to inscenizacja Młodej Gwardii zrobiona przez Bogdana Poręba. Bogdan Poręba podjął się tej inscenizacji, a Jurek chodził po szkole i różne dowcipy opowiadał. W końcu jak przyszła premiera, Jurek usiadł w pierwszym rzędzie przed sceną i tak się zachowywał, że właściwie całe przedstawienie spadło na panewce. Ale Jurek jeszcze należał do naszego grona tak zwanego niepraktykujących marksistów. Do tych niepraktykujących marksistów należał Paweł Komorowski, Jurek Wójcik, Jurek Dziedzina, Sylwek Chęciński. I ponieważ Jurek był z roku młodszego, troszeczkę myśmy go tak odstawiali na bok, ale Jurek na zasadzie swojego uroku osobistego plus uroku jego żony został zaakceptowany, brał udział w różnych prywatnych imprezach typu Andrzejki, ale jeszcze jeden taki
charakterystyczny dla Jurka moment mi się przypomina. W szkole były urządzane bardzo często popańcówki, do których grali melomani. I któregoś, na którejś popańcówce jeden z naszych kolegów, strażnik swojej socjalistycznej moralności, Marian Wiśniewski, w czasie w takim już, ponieważ był bufet, w którym się sprzedawało także alkohol, był na dobrej pani, Jurek tańczy, no z wygibasami, bo te wygibasy były na porządku dziennym i Wiśniewski podchodzi do Dudusia Matuszkiewicza i mówi mu: słuchaj, nie wolno wam grać tej muzyki, którą gracie, bo to jest muzyka imperialistyczna. Na co Jurek się zwraca do niego: to nie jest muzyka imperialistyczna, to jest muzyka afrykańskich niewolników. I to przemówiło do Wiśniewskiego i zabawa potoczyła się dalej. To ja mam na tyle. Dziękuję bardzo. Długo studiowa, bo... W 1951 roku zaczął studia, a dyplom zrobił w 1978. Tak, dopiero jak został dyrektorem Teatru Muzycznego, okazało się, że dyrektor teatru musi mieć dyplom. No to poleciał szybko do szkoły i zrobił ten dyplom. Ale on był też takim człowiekiem, który dosyć szybko nudził się, jakąś formę podejmował, robił, realizował, ale potem jak czuł, że już zrobił w tej formie wszystko, to szukał znowu czegoś innego. A to trzeba mieć poczucie humoru, wiesz, żeby to zrozumieć. Miał fenomenalne poczucie humoru. Tak. A przede wszystkim to była jego największa zaleta, to poczucie humoru i taka syntetyczna zdolność do tworzenia dowcipów z każdej sytuacji. I jednocześnie taka, bo on był uroczy, był bardzo, bardzo czuły wobec zawsze tych bohaterów swoich, ale z drugiej strony on miał też taką przekorność w sobie, on miał taką ciętą bardzo satyrę w sobie, on miał taką dobrze rozumianą złośliwość, która powodowała, że to było tak mocne, zabawne i... Tak, pamiętam, że siedzieliśmy raz w Grand Hotelu w Sopocie w trakcie festiwalu, czy tam w trakcie prób przed festiwalem i taki siepacz komunistyczny, dziennikarz Rolicki się nazywał, on został wiceprezesem telewizji. Tak, i dosiadł się do nas i coś tam zaczął wybrzydzać, opowiadać, gadać, coś przy tego i Jurek najpierw się trochę lekko obraził, potem zbladł, a potem powiedział: wie pan co? Prezesi odchodzą, a reżyserzy zostają. I od razu się przestraszył tego spojrzenia. Tak, to pan opowiadając o szkole wspomniał melomanów. To w ogóle były takie czasy niezwykle barwne. Pamiętam też, jak Jerzy mówił kiedyś, że po latach już, kiedy obserwował wchodzących na Chełmską filmowców, to nie bardzo mógł rozróżnić, który to reżyser, a który nie. Że za jego czasów to jednak ten świat filmowców to był świat takich kolorowych postaci. Znaczy kolorowych, niekolorowych. Dlatego, że pamiętam, że jako student czwartego roku leciałem pierwszy raz na festiwal wtedy do Gdańska filmowy. Poszedłem na lotnisko, żeby mieć ten taki ulgowy bilet studencki. Patrzę, a tam stoi 15 facetów w amerykańskiej zielonej kurtce i w jeansach. A jak przychodziła zima, to białe ruskie kożuchy. Tak, tak. No te kożuchy to były naprawdę... Bardzo dodawały panom. No, zdecydowanie. Ja nie było stać tego. Żałujesz, że nie miałeś, co? Tak, odpuściłem. No właśnie. Tak, ale to rzeczywiście były takie bardzo, bardzo barwne, bardzo, bardzo fajne czasy, choć w niefajnych okolicznościach, no bo ten... Nie no, jak mamy 20 parę, 30 lat, to wszystkie czasy są fajne, no. Słuchajcie, jeśli ktoś chce się włączyć do tych wspomnień, bardzo proszę. Na pewno przecież macie takie pamięci.
To była taka kolorowa po naszych apostach sędziurek, że moglibyśmy 4 godziny rozmawiać. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja z Jerzym Gruzą miałem sporadyczne kontakty, bo byłem znacznie młodszy. Natomiast jedno, co chcę powiedzieć, że należał do grona kilkuset zwariowanych, radosnych, wesołych, przekornych osób, dzięki którym Polska Ludowa była najweselszym barakiem w obozie. I to jest jego i innych ludzi z tej branży zasługa największa. Mieliśmy takie powiedzenie, już nie wiem, czy to ja wymyśliłem, czy on, że w Polsce życie nieśmiało naśladuje groteskę. A jak doszło do tego, że wy razem zrobiliście Alicję? Jak to było, że ten wtedy, to pewnie 80 rok był, jak zacząłeś o tym myśleć. 78. 78 nawet. Tak, jak kończyłem szkołę, no musiałem coś ze sobą zrobić. Do głowy mi nie przychodziło, że ja tutaj zostanę w ogóle, prawda? Że muszę kończyć szkołę i tam jechać gdzieś, szukać szczęścia za oceanem. No ale dobrze by było zrobić jakiś film, który by był taką przepustką, więc ponieważ no, byłem dość młody, umysłowo w każdym razie, no to nie bardzo wiedziałem, o czym ja te filmy mam robić. Naprawdę, no, szkołę skończyłem, ale o czym ja będę robił te filmy, bo PRL naokoło, ponura sprawa. No. Ale ponieważ proweniencję miałem muzyczną, więc myślałem, że muszę zrobić musical i ze swoim przyjacielem Maurice Rocco pisaliśmy najpierw taki zalążek, potem zaczęliśmy pisać piosenki, no i zrobiliśmy napisaliśmy ten musical. No i chcieliśmy zrobić film i poszliśmy, pamiętam, do prezesa telewizji belgijskiej, bo odkryliśmy, że jest umowa o współpracy kulturalnej między Belgią a Polską, która nigdy nie została skonsumowana. Weszliśmy tam do niego do gabinetu, sekretarka mówi, że pan Nicolas Résimo się nazywał, że jest zajęty, coś tam ogląda. No i otworzyłem drzwi do gabinetu, mówię, co pan tu ogląda, myśmy tu dopiero przyszli do pana z projektem, to jak pan zostawi, to no, po szkole ludzie są niesamowicie bezczelni, muszę powiedzieć. Tak. Teraz jak o tym myślę, to mi włosy dęba na głowie stają w różnych takich sytuacjach. No, ale tak było. To i on z zainteresowaniem nas wysłuchał. Powiedzieliśmy o tej umowie i powiedzieliśmy o tym, że Polska Telewizja chce zrobić z Belgijską wspólnie właśnie ten film i my mamy ten tutaj scenariusz i piosenki, muzyka, tak dalej. A tak było, że chciała już wtedy telewizję? Nie, wtedy jak on szkał kupił, to poszliśmy do polskiej telewizji, później, że belgijska chce zrobić. No i się tak zaczęło. Zaczęło się tak, że tam scenariusz poszedł do jakichś recenzji wewnętrznych i tak dalej. W końcu powiedzieli, że tak, no, będziemy robili, przygotowujcie się i tak dalej, i tak dalej. No ale jak sprawa zaczęła przybierać już takie poważne oblicze, no to jesteśmy w Polsce, prawda? Od razu tam 15 osób chciało to upieprzyć w zarodku. Kilka razy się tak po drodze zdarzało, więc najpierw ja po szkole, bez debiutu telewizyjnego, jak ja mogę robić taki film duży, w ogóle wykluczony i tak dalej. No to ponieważ ja z Gruzą byłem bardzo zaprzyjaźniony, robiliśmy z tym kilka tych festiwali, a więc no to dobrze, zrobimy razem z Jerzym Gruzą, no to już ten argument o niedoświadczeniu i tak dalej upadł. No upadł, no i zaczęliśmy, producent zaczął chodzić, zbierać pieniądze. To był też taki atrakcyjny projekt, taki musical paneuropejski, bo angażowaliśmy gwiazdy, piosenki z każdego właśnie europejskiego kraju. No tak, ale angażowaliście te gwiazdy, no to były naprawdę mocne, Lulu, to były mocne postaci, a potem jeszcze aktorzy. Ty tak mówisz, no to taka była paneuropejska produkcja, no ale to nie bagatela. Rok, koniec lat 70., a ty masz Jean-Pierre Cassela. Susan York, oczywiście, zaraz bym powiedziała, proszę się nie niepokoić. No wiesz, i to jest coś niesamowitego. No ja nie, no teraz bym się nie odważył. No naprawdę. Naprawdę, ale tak jak nie wiem, młodość, głupota, naiwność, tam przebojowość, nie wiem jak to nazwać, no w każdym razie bezczelność może, no.
A skąd się wziął taki producent, który uwierzył w tę twoją przebojowość? No znaleźliśmy tego. Producent zobaczył, że to, jest, no, to był dobry projekt przede wszystkim, no, w pomyśle przynajmniej. No i ta, te piosenki, ta muzyka, to było wszystko bardzo fajne. No, potem nie wszystko się udało zrealizować, no, bo nie mogę powiedzieć dlaczego, ale w zamyśle to było dobre i nowe. No, tak, tak, to nawet dzisiaj jak się ogląda, to widać dokładnie, że to był film bardzo, bardzo odważny w formie, w pomyśle, świetnie zresztą, świetnie zrobiony, z całym tym szaleństwem. Oczywiście to była jedna pewnie i pozostaje jedna z najodważniejszych, oryginalniejszych i najdziwniejszych adaptacji Alicji w Krainie Czarów, ale no, Królik jest i Alicja jest. Tak szukamy, jaki ja mogę zrobić musical. Żadna historia mi do głowy nie przychodziła. Zrobimy Alicję w Krainie Czarów, trochę to użyjemy tych postaci, tych nazw, no ale to tam wiele wspólnego z tą Alicją w Krainie Czarów prawdziwą arcydziełem nie ma. No. Tak. Takie to jest posklejane. Tak, ten, no, no. Ale tam jest bardzo dużo tanecznych scen, w związku z czym musiałeś mieć choreografię. Tak. Bardzo dobrego choreografa mieliśmy, Japończyka z pochodzenia. W Anglii znaleźliśmy go. Zresztą ja latałem po całej Europie, bo producent miał taki mały samolocik Pipera i lataliśmy z niej od Paryżu do Londynu, do Amsterdamu, do Düsseldorfu. No tak mówisz sobie, od producent miał taki samolocik. No, no dzisiaj to nie jeden filmowiec chciałby mieć producenta, który ma on taki samolocik i sobie z nim lata, to tu, to tam, żeby znaleźć. Nie, no nie wiem jak to, no szczęście mieliśmy, że to się wszystko udało jakoś w końcu. No przecież pamiętam już... A Jerzy też latał z tobą w tym samolocie? Nie, na początku nie, ja szukałem obsady, to on nie latał, on się dopiero włączył no, w momencie zdjęć, przed zdjęciami, tak. No bo zostawi to mnie, no w końcu. Szukaliśmy przede wszystkim... Dał ci szansę. ...głównej roli, dał mi szansę, także miała to być... piosenkarka znana, która jeszcze umie grać. Także szukaliśmy takiej, jak wam powiem, kogo ja odrzuciłem. Najpierw Suzy Quatro, no polecieliśmy do Dortmundu na koncert. Po koncercie spotkaliśmy się z nimi na kolacji. Zobaczyliśmy wulgarne babsko. Z tymi pankami widzieliśmy nie. Potem do Amsterdamu na koncert Kate Bush, która była po jednej piosence dopiero. Ten Wuthering Heights, tak. I jeden przebój miała. Ta młoda wschodząca gwiazda. No i śniadanie z nią zjedliśmy w Amsterdamie. Ja ją zobaczyłem bez makijażu. Ten koncert usłyszałem, jak ona ma mrocze. Myślę, że w musicalu jest ważne podanie tekstu. No nie może być taka piosenkarka, której połowy słów się nie rozumie. No więc odpadła. Potem zadzwonił do nas szef wytwórni Hansa londyński i mówi, mam taką wschodzącą gwiazdę, jest na pierwszym miejscu listy przebojów teraz. Takie disco śpiewa, jak się nazywa, Sarah Brightman. 18 lat miała wtedy. Poszliśmy na lunch, Sarah Brightman przyszła w towarzystwie ojca. No, też nam się nie spodobała taki koktajl. No tacy byliśmy wybredni wtedy. W końcu poszliśmy, bo zamiast to, co miał Jean-Pierre Cassel grać, to chcieliśmy, żeby grał Cliff Richard. Poszliśmy na rozmowę z agentem. Niestety Cliff Richard był zajęty na 2 lata do przodu. Więc on mówi, ale jest Shirley Bassey na Królowę Kier. Ja mówię, no ale to musiała być Królowa Pink. Nie, bo ja wiedziałem, jak ona jest potwornie trudna, Shirley Bassey, także to, broń Boże, praca z nią była straszną udręką. Ale mówi, tu mam taką młodą, szukacie piosenkarki, mam taką młodą, mogę wam dać. No, jak się nazywa? Olivia Newton-John. Jeszcze była przed debiutem, przed Grease, przed wszystkim, w ogóle nieznana, tak? Więc prawdopodobnie gdybyśmy, a nie chcieliśmy nieznanej, gdybyśmy ją wzięli, to byśmy jej zniknęli karierę, bo nie grała w Grease.
końcu stanęło na tym, że no musimy podzielić, musimy... Lulu fantastyczna chciała, no ale już niestety była, miała 30 parę lat, nie za bardzo wyglądała na niewinną Alicję, no więc Lulu zaśpiewasz, a zagra i ta aktorka, znaleźliśmy we Francji młodą taką Sophie Berzak. No i tak się stało, no ale ja teraz sobie to wszystko przypominam, jak Państwu opowiadam. Ci wydaje niesamowite. Ale Jean-Pierre Cassel, no to niesamowita no tak, historia, że go mieliście. No tak, tak, bo polecieliśmy do Paryża, poszliśmy na śniadanie do domu. Się, no. Po prostu. Nie, bo chciał w musicalu zagrać. Mm-hmm. No. Ja był jakby pod tym względem czuł się niespełniony, bo grywał w różnych komediach. To właśnie, bardzo popularny, nie tylko. Nie grał Trifonta przecież, on to już było po chyba, nie? No tak, bo, tak, tak. Bo tam nie no, w masie filmu wtedy jednym z człowiek. No więc o to chodzi, właśnie mówię, że mieć takiego aktora wtedy w filmie, no to takiego debiutującego Jacka Bromskiego, który... No, rewelacja. Dzisiaj każdy debiutant by marzył o takiej obsadzie. Cassel, rzeczywiście Cassel tutaj zaskakuje w tym filmie, bo on świetnie tańczy. Świetnie tańczy, stepuje, jak się tam gdzieś doczytałam, jego w ogóle idolem był Jim Carrey. I Jim, on poznał go i Jim Kelly uczył go stepowania, także... Prawdopodobnie dlatego chciał nas zagrać. Chciał zagrać, chciał to wszystko pokazać i wykorzystać. Ale w tym filmie muzycznie tam jest dużo rzeczy, które wtedy, wydaje mi się, rzeczywiście też były modne. Też prawdopodobnie Henri Seroka, myślę, komponował to w taki sposób, że wiedział, jakie są wtedy trendy, albo nawiązywał. Sam początek, otwarcie jest trochę takie... No tak, nie, myśmy razem na tym pracowali. Ja chciałem właśnie, żeby były różne style muzyczne. No właśnie. Jakby to się czuje, nawet znienawidzone disco tam jest zaraz. Tak. Tak. Jest takie country and western, moja ulubiona piosenka. Tak, jak jedzie taksówką, tak, prawda? To zdecydowanie tak. Reggae jest takie popowe piosenki, rockowa jakaś jest jedna, ale nie pamiętam, czy weszła, bo jakaś nie weszła do filmu. Ale ta mieszanka, która może się wydawać mieszanką wybuchową, ma sens. To rzeczywiście jest taka propozycja bardzo, bardzo oryginalna, bardzo wciąż fajna i warta przypomnienia albo obejrzenia, nawet jeśli ktoś jeszcze nie widział. Jest tam też, przynajmniej ja tak odczytałam, że są też odwołania w niektórych scenach do rzeczy, które prawdopodobnie ciebie fascynowały wtedy. Chociaż nigdy by mi się nie wydawało, że na przykład Trifon byłby w kręgu jakichś twoich fascynacji. No właśnie, no. Dlaczego? Nie, Trifon tak, akurat Trifon tak. Bo tam jest taka scena, zmierzam do tej sceny. Do takiej sceny, gdzie Henri Seroka zresztą gra sprzedawcę kwiatów i farbuje te kwiaty, bo się pomylił, źle zamówił. I to jest scena z Trifonta, ze skradzionych pocałunków. Tam jest taka scena. No tam dużo jest dużych cytatów takich, no bo człowiek po szkole filmowej jest nasiąknięty tym, co było przedtem. A potem już jak spotkaliście się na planie i z Jurkiem pracowaliście, jak to wyglądało? Bo to nie jest łatwo, kiedy na planie spotyka się dwóch reżyserów. Nie było problemu żadnego. No ale dlatego, że on ci oddawał inicjatywę? Czy nie wyobrażam sobie? Byłem zielony. No, był z nami Witek Sobociński, który też jakby jako perkusista... Sprytnie wzięliście Witka Sobocińskiego, żeby zrobił zdjęcia. Tak jest. I on wiedział, gdzie tę kamerę postawić najlepiej. Więc to tuśmy mu zaufali w tym rzeczywiście. No nie było problemów jakichś tam specjalnych. Myślę, w ogóle nie. Zgadaliśmy się, bo no, robiliśmy te festiwale w Sopocie. Ja byłem takim jakby, no, nie tylko prowadziłem te festiwale, jak byłem taki asystentem reżysera przy okazji. No. Też pomagałem w ustawianiu tych koncertów, kolejności występów itd. A potem jako inspicjent tam siedziałem i zawsze dawałem znak, kiedy mają puścić artystę na scenę. No ale wiesz, reżyseria koncertu, a reżyseria filmu, mówi się, że reżyseria festiwalu, te koncertu festiwalowego, to jest pani z prawej, pan z lewej i na zmianę, nie? Nie. Ja myślę, że tak reżyser powinien wiedzieć, zwracać uwagę na dwie rzeczy podstawowe. Reżyser koncertu. Wszystkiego. A, okej. Żeby wszyscy grali w tej samej tonacji
i żeby nadawać rytm, który on czuje jeden, jaki ma być rytm opowiadania, czy rytm muzyki, czy tego i to. W każdym zawodzie to jest niezbędne, takie dwie niezbędne rzeczy, a reszta już sama idzie. No, czy ma dobrych współpracowników, dobrych aktorów. Ale Jurek z tym światem bezpośrednio filmowym był w sumie najmniej związany. Te jego filmy są takimi filmami, które nie przeszły do historii. Natomiast rzeczywiście te inne formy, takie jak spektakle teatru, telewizji czy seriale, co wtedy było dużą sztuką, żeby zrobić serial, który nie jest tuzinkowy, nie jest takim... No nie jest takim sitcomem. On już pokazał, że serial, to może mieć wartość. Zresztą to samo robił Kuba Morgenstern, kapitalnie robiąc swoje, reżyserując te seriale, które on nam zostawił. Też pokazali właśnie, że bo Jurek Gruza w formie takiego serialu bardziej rozrywkowego, komediowego, oczywiście z elementami mocno osadzonego w rzeczywistości, ale komediowego, a Kuba Morgenstern z kolei te seriale, no takie bardziej konkretne w swojej treści, już od kolegów zaczynają. No tak, ale dopiero teraz, dopiero od paru lat serial jest jakąś ocenianą formą. Tak, prawda? Ale dużo oni już pokazali, filmu. Że taką może być, o tym mówię, wiesz? Że on... No, ale postrzeganie tego było zupełnie inne. To dobrze wiem, że on robił te programy rozrywkowe, robił te seriale, robił teatry telewizji, no ale tu koledzy, którzy robili filmy artystyczne, nie pamiętam dzisiaj, że patrzyli na to z góry. Ja to sam tego doświadczyłem, dokładnie tego samego, bo miałem jakąś przeszłość właśnie muzyczną, estradową i tak dalej, przed szkołą filmową. Skończyłem szkołę, zrobiłem tam dwa filmy, potem zrobiłem film Zabij mi glino. I tak, jeden bardzo znany krytyk, któremu w tym roku wręczałem Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców, napisał Mierzwa, która syci. Tak. A drugi też znany krytyk napisał w kinie nastała teraz epoka disc jockeyów. Także to, no, to Polska właśnie. No. No tak. Czy mogę Państwu zrobić króciutką przerwę? Chciałem... Proszę bardzo, jasne. Jacek Raszewko z Warszawy. Ja chciałem przypomnieć... U Ciebie kręciliśmy scenę jedną. Właśnie chciałem o tym wspomnieć, ale to najpierw jak poznałem Jurka. Jak nie poznałem, jak go zobaczyłem po raz pierwszy. W Sopocie na Molo szedł wspaniały, wielki mężczyzna w plastikowej czarnej kurtce z dwoma dziewczynami po bokach. Pomyślałem sobie... Jezus Maria, żebym ja tak kiedykolwiek w życiu, nie myślałem, że go kiedykolwiek poznam. Ale potem w okresie mniej więcej stanu wojennego, albo tuż przed stanem wojennym poznałem Jurka, już nie pamiętam w jakich okolicznościach, notabene w tym Sopocie, to wtedy Jacek prowadził dyskotekę Grand Hotel. Disc jockey, w końcu był disc jockey. A ja miałem chyba z 15 lat, albo 16. I jak wybuchł, że tak powiem, stan wojenny, to z Jurkiem i z twoim bratem Jacku spałem, założyliśmy coś takiego, co się nazywało Komitet Obrony Przyjemnego Sposobu Bycia, w skrócie KOSPL. A działalność nasza polegała na tym, że co wieczór, co kilka wieczorów zbieraliśmy się, gdzieś tak około 19, godzina policyjna była chyba o 21. Przynosiliśmy różne piwa, torty. Jurek mieszkał na Lwowskiej, ja na Marszałkowskiej przy Chorzej, a Paweł na Chorzej naprzeciwko pogotowiu. I no tam odbywały się bardzo przyjemne, drobne pijaństwa, ale cały żarcik polegał na tym, że nie można było wyjść po godzinie 21, w związku z tym damska część wieczorynek również musiała z nami zostawać. No i tak byliśmy skazani na te właśnie wieczorniki. W pracowni, głównie na Marszałkowskiej przy Chorzej, skręcono scenę Mieszkania Alicji, to się nazywało. Co prawda to mignie w tym filmie przez chyba 3 minuty albo jedną,
ale bardzo sobie to cenię i zawsze będę mile to wspominał. To wszystko dzięki Jackowi, ponieważ on wynajął ode mnie tę pracownię chyba na 3 miesiące, a scena jest mniej więcej 2-minutowa. Ekipa mnie przeklinała, bo to było 5. piętro. Bez... taką płytę na imieniny Moniki Rajskiej. Taka płyta, zobacz Jacku, to jest płyta właśnie, dwie płyty właściwie, winylowe jeszcze są i Monika mówi, ja uwielbiam tę płytę i ten film, ja mam jedną, tobie drugą, dam. Pokażę jak to wygląda. Patrzcie, coś takiego. Będzie można dotknąć po filmie. Są dwie płyty w środku, nie będę teraz wyjmować, ale chciałam się pochwalić, że też grałam trochę w tym filmie, bo byłam studentką szkoły teatralnej i któregoś dnia mówi, słuchajcie, idziemy, mamy taką, będziemy grać w filmie Gruzy i Brumskiego, o 5 rano trzeba być na Starówce, no więc przyjechaliśmy na tą 5 rano i okazało się, że tam jest taka scena, to właściwie jesteśmy tylko statystami. Są sąsiedzi w oknach, którzy tam jakąś pantomimę tam robią taką, no i właśnie udało mi się, chociaż od 5 rano siedzieliśmy, ale przeżycie wielkie. I wtedy Jurek się dostrzegł. To płyta była... Dziękuję bardzo. To była tak zwana złota płyta. Tyle egzemplarzy zostało sprzedanych. A myśmy pojechali z Seroką na targi Midem, żeby właśnie pohandlować tą płytą w różnych wytwórniach płytowych europejskich. No i Polskie Nagrania tam miały jakieś stoisko. Jedyny interes, jaki tam zrobiły, to kupiły od nas prawa do tej płyty na Polskę. Ewa Wiśniewska jest też przecież z nami. A Ewa też w tym filmie miała swój udział, dobrze mówię? Ewa? Siłą cię wciągnęli na plan? Nie, powiedzieli, że jak chcę, to mogę lecieć na plan. No właśnie, ale wiesz, ale... Nie, teraz to jest po prostu no, żadne wydarzenie, ale wtedy wyobraźcie sobie, to rok 79. PRL, już tego, no jeszcze nie u schyłku i nagle produkcja międzynarodowa z takimi gwiazdami za 5 milionów dolarów. No to teraz to jest żaden budżet, ale wtedy no, to było niesamowite, no naprawdę. Nie wiem, jak to się stało. Ja tam mam swoją ulubioną scenę w tym filmie, muszę powiedzieć. To jest wspólny taniec królika z taką sprzątaczką. A to jest Joanna Bartel, Jean-Pierre Cassel i Joanna Bartel. Kapitalne, wspaniała naprawdę scena. A dlaczego ona zagrała? No właśnie. Miała grać Danka Lin. A. I Jean-Pierre Cassel bardzo mu się podobała. Już rozmawiali tego. Oni się nagrywali muzykę do tego filmu w Londynie, koło stadionu Wembley, w takim dużym studio. I Danka przyjechała, żeby nagrać tę piosenkę. Nagrać tę piosenkę dozorczyni, miała grać dozorczynię. I była po operacji, taka była operacja, się zrobiło bypass jelita, tak żeby skurknąć, prawda, było po tej operacji i zmieniły jej się warunki, śpiewała bardzo dobrze, prawda, przez lata. I nagle, biorąc ten sam ton, była ćwierć tonu obok. I nie można było jej tego wytłumaczyć. Myśmy zładowali, nie wiem, dzień studia na to, żeby ona jedną piosenkę nagrała. No nie było siły, Zrobiłem do agenta. Agent przysłał jakąś musicalową artystkę z West Endu, czarnoskórą, która to w 10 minut nagrała i poszła. No. Danka się obraziła trochę, no jakoś się rozstaliśmy. No, widzieliśmy tą Joasię Bartel, która wtedy występowała z Rusiewiczem, jako też nieznana zupełnie osoba, jako taką charakterystyczną aktorkę. No i się bardzo dobrze nauczyła, sprawdziła się, mało tego, zaprzyjaźniła się z Jean-Pierre Casselem.
To świetna scena, znakomita. Tam w tym filmie jest też, bo wy jeździliście, jak to było, jeździliście po Europie, kręciliście w różnych... Nie no, kręciliśmy w Polsce to, co było do nakręcenia w Polsce, potem kręciliśmy w Marsylii te sceny francuskie, potem kręciliśmy w Pinewood pod Londynem, gdzie w studio filmowym i tam jest ten park, który jest na początku. To się składa z trzech parków, z Agricoli, z parku w Marsylii i z parku w Pinewood. Aha. No właśnie, bo to zastanawiałam się, jak to wyglądało wtedy. Przecież to nie było takie proste, żeby kręcić tak duże sceny gdzieś za granicą. Poza tym jest zabawnie, no może się mylę, ale miałam wrażenie, że jest też, co oczywiście nie ma większego znaczenia, ale scena jest rzekomo kręcona, znaczy akcja dzieje się w Anglii, a samochody jeżdżą lewostronnie, ale nie, mają... Nie wiadomo, gdzie się akcja dzieje. Właśnie, no to chyba czyli to tak ma być, to jest bajka po prostu. Czyli mogą być, może być tak, że kierownica jest po lewej stronie, a samochód jedzie po prawej stronie, a taksówka w ogóle jest nie z tego kraju, co powinna być, bo scena jest w innym kraju, ale to nie ma większego znaczenia. No ale nie wiem, jak ktoś to zauważy, to teraz to jest łatwo założyć sofa i tak. Przedtem to nie. W każdym razie dużo rzeczy było związanych z różnych nieszczęść z tym filmem związanych, bo jak to szło jak po grudzie, a to Sophie Barjac zwichnęła nogę na jakiejś próbie tanecznej, dwa tygodnie zdjęć opóźnionych. Dominic Wilde, taki aktor młody angielski, który grał w Posłańcu Josepha Luzeya, jakąś zakaził się jakąś żółtaczką straszliwą, coś tego chory i tak dalej, tak dalej. Masa różnych takich przestojów i poza tym, jeszcze jedna taka, ja właśnie jestem w Londynie, obsadzamy, szukamy aktorów, no i nagle przychodzi, przepraszam bardzo, muszę to wyłączyć, i przychodzi Telex, nie, czy Jurek dzwoni, słuchaj, wracaj, nic z tego, tam, kierownictwo telewizji, wiceprezes, czy tam jakieś uwieprzyli ten projekt, już nie ma co robić, już nie ma co. No ja znowu nie przez pana noc nic co tu zrobić, oni wyprzyli, nie chcą robić. Mówię do producenta, słuchaj, weź wyślij im telek, że im proponujesz na pniu 100 tysięcy dolarów za prawo amerykańskie. A on mówi, no ja nie mam 100 tysięcy dolarów. Ja mówię, co ci obchodzi, no nie mówię, że masz mi dać, zaproponuj, chcę zobaczyć telewizji polskiej prezesa, który odmówi 100 tysięcy dolarów. I rzeczywiście to zadziałało. A, czyli jakby produkcja podchodowa, gra podchodowa. Tak, cały czas. Potem premierę mieliśmy mieć na Gwiazdkę w 81 roku. No tak. Stan wojenny nas, że tak powiem, powstrzymał, miała przyjechać Suzanna York, rząd Wielkasem, wszystkie te gwiazdy i tak dalej, i tak dalej. Szykowaliśmy uroczystą premierę, nie było. Potem zrobiliśmy premierę taką właściwie kameralną, bo też nie wypadało się tam specjalnie puszyć w stanie wojennym. No i na sprawa, że wyjechaliśmy z Jurkiem od razu w styczniu, w styczniu 82? Tak, zaraz po stanie wojennym, jak jeszcze nikt nie miał paszportu, a nikt nie wyjeżdżał, ja poprosiłem producenta, on wysłał do telewizji też faks, co tam wtedy było, jak się komunikowali, że jesteśmy natychmiast potrzebni, żeby montować wersję amerykańską. Więc dali nam szybko paszporty i polecieliśmy tam po miesiącu, wróciliśmy z powrotem do walizki pełne wyżywienia jakiegoś tam. To, co się dało przywieźć, ale wróciliśmy oba jednak, tak. Ja wróciłem dlatego, że nas z kolei John Daly, czyli nasz angielski koproducent, który potem też wyjechał do Hollywood i zrobił takie filmy jak Terminator, czy Pluton, czy coś, był znany z tego głównie, że płacił dopiero wtedy, jak mu sąd nakazał przysłać. Ale w każdym razie wyciął ostatnią scenę. Ostatnia scena
wyglądała tak, że ta Alicja się budzi w parku, w którym leje i tam już jest, leży ten napis zastrzelony, że on tylko sobie jest policja, pytają się ją, czy go znała, to właśnie w jej oczach się dostało i tak dalej, i tak dalej. I oni to wycięli, powiedzieli, że to jest We Lose Family Audience, tak? Seks, że to jest zbyt brutalny, to jest film rodzinny, nie może być takiej sceny, i ją wycięli. Jak mi to wycięli, powiedziałem, przepraszam bardzo, ja mam w kontrakcie Final Cut. Ja decyduję, co mam w filmie. A on mi mówi, a sobie zrób na Polskę tę wersję swoją. Mnie to tak zdenerwowało, że pomyślałem sobie, że ja już chciałem jechać do Hollywood zaraz po tym filmie. Ale sobie myślę, że nie muszę wrócić, zrobić jakieś filmy ze dwa, nauczyć się dobrze rzemiosła, nauczyć się robić te filmy, dopiero wtedy będę wyjeżdżał. No i wróciłem. No i potem już nie chciałeś wyjechać? Nie, bo mi się spodobało robienie filmów. No i bardzo dobrze. Co byś tam robił w tym Hollywood? Widzisz, co tam się dzieje. No to ja tak powiedziałem. Nie powiem. No tak. A Jerzy lubił ten film? No lubił. Potem tak się zapalił, myślał, że jest takim już reżyserem musicali filmowym, że zaraz zrobił ten... Jak to się nazywało? Pierścień i róża. Tak. No tak. No, ale nie mieli już takiej muzyki, no, takiej piosenki. Bardzo przyjemny film dla dzieci. Przyjemny, ale nie było tych przebojów muzycznych. No, tak. Muzyka nie zrobiła kariery. Ale zapytałam, czy lubił, bo potem słyszałam taką wypowiedź Jurka, że on przestał jakoś mieć miłość i sentyment do musicali. Że już musicale przestały go cieszyć jako twórcę. Zresztą przesycił się być może nimi także, chociaż świetnie mu to wychodziło w Teatrze Muzycznym w Gdyni przecież. No tak, to prawda. Proszę? Skrzypek na dachu, naturalnie. Ale w ogóle... Tak. Ale wiesz, ale słyszałam z nim rozmowę, gdzie on mówił wyraźnie, zresztą mówił to w Gdyni, w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Takie było spotkanie z mistrzem, robione przez Gdyńską Szkołę Filmową i on w czasie tego spotkania odwołał się nawet właśnie do tego miejsca, czyli do Teatru Muzycznego i powiedział, że już w ogóle kompletnie go nie interesują musicale. Już ma tego absolutnie dosyć. Tak, on zamykał, jak coś czuł, że już zrobił to, co chciał zrobić w danej kategorii, w danej dziedzinie, to już szukał czegoś innego. No to też mi się przypomniało, jesteśmy w Polsce, znany krytyk do mnie mówi, co on nam zrobi, jest Szydek na dachu, mówi, wszystko zerżnięte, tak jak w filmie. Ja mówię, człowieku, puknij się w ten swój głupi łeb, czy ty nie wiesz, że choreografia w tym filmie jest zastrzeżona i nie można innej układać, to trzeba tej użyć, która już jest tam zrobiona. Ale a propos tego, to przypomniało mi się też, jak Jerzy wspominał swoje pierwsze kroki, zresztą wspólnie z Teplicem, i mówił, że oni oglądali bardzo dużo rzeczy zachodnich i po prostu robili na ten wzór, na wzór i podobieństwo. Z ogromnym powodzeniem, z sukcesem to się podobało i on szczerze powiedział, mówi, my naprawdę nie wiedzieliśmy, że to jest plagiat. Nam się wydawało, że tak można. Nie jest plagiat, to jest twórcze rozwinięcie, to znaczy plagiat. To teatr grecki był najpierw, co? Ktoś zżyna z Aeschylosa przez 20. No, czyli Jurek miał rację. Jasne, że to nie sztuka karmi się życiem i sztuką. No, wiadomo. Brawo. Że dopiero teraz się to o tym przekonałam i dowiedziałam. To trzeba się pięknie różnić. No, to właśnie. No właśnie. Nic nie jest wymyślone na nowo. No, co można, jakie układy można wymyślić? Facet, kobieta i trzecia kobieta, albo dwóch facetów. Jedna. Jeszcze Mieczysław może być. Mieczysław. No dobrze, słuchajcie, no to chyba będziemy zaczynać projekcję. No tak, ja ze strachem popatrzę. Kiedy widziałeś ostatni raz ten film? No nie wiem, strasznie dawno temu. Słuchaj, dobrze się ogląda, nie martw się. Tak? Ja oglądałam niedawno, parę dni temu. Ale kopia jest, zdaje się, DVD puszczone, więc to nie wiem, jakaś może... No słuchaj, no, to jest też znak czasu, no to już dzisiaj to rzadko kiedy z takim szmerkiem na ekranie, no. To nie jest jeszcze wyczyszczone, trzeba zarządzić... Jest wyczyszczone,